Znajdujemy się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Romanowie. W dniu dzisiejszym jubileusz 60-lecia powstania naszego muzeum. Tak się składa, że muzeum w Romanowie utworzone zostało na mocy decyzji Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1958 roku, ale zaczęło funkcjonować 28 lipca 1962 roku. Dzień dzisiejszy, 28 lipca, to też dzień urodzin pisarza, bo Józef Ignacy Kraszewski urodził się 28 lipca. Proszę Państwa, także obchody jubileuszowe, oczywiście w ramach obchodów jubileuszowych, jak to zwykle bywa, cały szereg gratulacji, podziękowań i tak dalej tutaj dla naszego muzeum. Zgromadziły się tutaj dzisiaj władze wojewódzkie, władze powiatowe, muzealnicy zaprzyjaźnieni z naszym muzeum, artyści zaprzyjaźnieni z naszym muzeum, byli dyrektorzy muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, którzy tutaj pracowali przede mną, bo tak się składa, jeśli chodzi o moją osobę, to jestem w historii tej placówki piątym dyrektorem muzeum. Tak jak powiedziałem, czas podziękowań, czas gratulacji, czas życzeń, ale oprócz tego, proszę Państwa, w dniu dzisiejszym otwieramy nową wystawę czasową. To jest wystawa, nosi tytuł Józef Ignacy Kraszewski, dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz, na której chcemy zaprezentować tą taką publicystyczną, wydawniczą działalność pisarza i wystawa będzie czynna do połowy października bieżącego roku. W tej chwili trwa koncert muzyczny w ramach Polskiego Impresariatu Muzycznego. Jest to taki program, który dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także myślę, że jeśli obchodzi 60 lat Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, chcieliśmy uczcić godnie i mam nadzieję, że te dzisiejsze obchody wszystkim osobom, które przybyły do Romanowa, a jak widać jest to dość liczne grono osób, które przyjęły zaproszenie do Romanowa, przypadły do gustu. Dwie spośród pracownik, pani Mariola Jaruzalska, która pracuje tutaj na stanowisku adiunkta, pani Dorota Dymianiu, która jest kierownikiem administracyjnym muzeum, wyróżnione zostały dyplomami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani Mariola Jaruzalska, wiadomo, odpowiada za taką merytoryczną część działalności naszej muzeum. Natomiast jeśli chodzi o panią Dorotę Dymianiuk, to powiem tylko tyle, że mimo tego, że pracuje na stanowisku kierownika administracyjnego, to też tutaj swoje koleżanki, nie tylko koleżanki, ale cały zespół muzeum wspiera swoją taką wiedzą, również merytoryczną i stara się pomagać przy różnego rodzaju wydarzeniach, wystawach i tak dalej. Pozostali pracownicy zostali uhonorowani takimi okolicznościowymi grewertonami, okolicznościowymi dyplomami. To są dyplomy podpisane zarówno przeze mnie, jak i również przez pana starostę, pana Mariusza Filipiuka. Muzeum w Romanowie to również muzyka, tak się staramy, że przy okazji każdego praktycznie naszego wydarzenia organizować koncert muzyczny. Jeśli chodzi o ten moment, to koncert muzyki klasycznej. Muzyka była tą dziedziną sztuki, która była również bardzo bliska sercu Józefa Ignacego Kraszewskiego. Powiat Bialski jest organem prowadzącym dla muzeum. Nie wyobrażam sobie, żeby była sytuacja inna niż taka, że my jako Powiat Bialski nie dbamy o swoje jedyne miejsce kultury w powiecie bialskim. Jako radni Rady Powiatu, Zarząd Powiatu zawsze popieramy wszystkie dobre i ciekawe inicjatywy, które pan dyrektor wraz ze swoimi pracownikami dla nas przedstawia. Jesteśmy z tego dumni, że te inicjatywy są zawsze lepsze niż wyglądały w propozycjach. Dzisiaj widzimy w pięknej okazałości to muzeum, piękny jubileusz 60-lecia, bardzo dużo gości i wszyscy zachwyceni tym obiektem i całą atmosferą, jaka wokół muzeum jest tutaj, jaka jest. Przez ostatnie kilkanaście lat ja jestem wiernym fanem tego miejsca i cokolwiek by się nie działo, zawsze tutaj staram się znaleźć tą chwilę czasu i przyjechać. Czy to wydarzenia związane z działalnością bieżącą, czy różnego rodzaju festiwale, konkursy, czy pogadanki, czy prelekcje. Natomiast zachwyca mnie też również chęć uczestnictwa w tych imprezach naszych koleżanek i kolegów radnych. Dzisiaj podczas uroczystości miał pan redaktor możliwość zobaczenia, ilu radnych przyjechało dzisiaj z własnej, nieprzymuszonej woli na tą uroczystość. Za to jesteśmy im bardzo wdzięczni. To widać zresztą, jak ci radni później wspierają działalność muzeum, jak wspierają pana dyrektora i pracowników, którzy naprawdę są fantastyczni w tym, co robią. I to nie ma żadnego słowa przesady. To po prostu są fantastyczni ludzie, bardzo zaangażowani i oddani w ideę tego muzeum. Przy swoim wystąpieniu troszkę żartobliwie, a troszkę na poważnie, jako leśnik, jako zastępca leśniczego na Leśnictwa Chotyłów, wspomniałem, że zauważalny jest tutaj brak leśnika, brak gospodarza od drzew i krzewów.
a to tylko w takim kontekście, że na terenie muzeum znajduje się jeszcze obiekt, tak zwana leśniczówka. Marzymy o tym, żeby ten obiekt był wyremontowany, natomiast czekamy na odpowiednie fundusze czy możliwości pozyskania pieniążków po prostu zewnętrznych, bo wbrew pozorom remont tej leśniczówki będzie bardzo drogi. Mamy pierwsze kosztorysy, mamy pierwsze opracowania i wiemy, że do czego trzeba się przyłożyć bardzo solidnie. I mu tak zażartowałem, ale wiem, że to jest kolejny krok dla zarządu i dla Rady Powiatu, żeby dokonać jeszcze tego remontu i wówczas całość będzie dopięta. To tutaj bije kulturalne serce powiatu bielskiego, bo jako powiat, jako organ prowadzący mamy tą placówkę jako jedyną na własnym posiadaniu i tylko ta leśniczówka i naprawdę będzie to prawdziwą perłą południowego Podlasia, a niektórzy mówią, że Polesia Podlaskiego. Pewnie można się z tym zgodzić, bo dokładnie jesteśmy na granicy dwóch pięknych krain. I Polesia Włodawskiego, a naszego Podlasia Południowego. Józef Ignacy Kraszewski to człowiek wielu talentów. Powieściopisarz, poeta, krytyk literacki, malarz, encyklopedysta, działacz społeczny, ale także publicysta, wydawca i drukarz. Zestawa czasowa Józef Ignacy Kraszewski, dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz, ma na celu przybliżenie postaci pisarza jako doskonałego dziennikarza, znakomitego prasoznawcę, wydawcę i właściciela polskiej drukarni w Dreźnie. Autor Starej Baśni był redaktorem bądź wydawcą 6 periodyków: Ateneu, Gazety Codziennej, później Polskiej, Przeglądu Europejskiego, Naukowego, Literackiego i Artystycznego, Omnibusa, Rachunków i Tygodnia Politycznego, Naukowego, Literackiego i Artystycznego. Pisarz współpracował z ponad 110 czasopismami polskimi i ponad 80 obcymi. Parafrazując znany filmowy szlagier, chciałoby się powiedzieć: 60 lat minęło jak jeden dzień. To ponad pół wieku, to historia miejsca, które zmieniło się nie do poznania. Od kilkunastu lat mam okazję obserwować te zmiany i z satysfakcją zauważam, że muzeum jest jak wino. Im starsze, tym lepsze. To zasługa tej wspaniałej załogi i nas wszystkich. Chciałbym podziękować Państwu radnym na czele z przewodniczącym Rady Powiatu, panem Mariuszem Kiczyńskim, za wsparcie, jakiego udzielacie Państwo właśnie dla tego pięknego miejsca, dla tego muzeum. Bez Państwa przychylności rozwój placówki nie byłby możliwy. Ale dziś zwracam się przede wszystkim do muzealników, do Pana też, Panie Dyrektorze, bo to Wasze święto. Dzięki Państwa pracy, pasji, zaangażowaniu muzeum jest miejscem wyjątkowym na mapie naszego pięknego powiatu. Jestem zbudowany świetnymi osiągnięciami tego miejsca, jak i coraz bardziej dynamicznym rozwojem właśnie tego pięknego muzeum w Romanowie. W Romanowie powstała instytucja, która pomimo oddalenia od dużych ośrodków naukowych, kulturalnych, jest punktem odniesienia dla znawców życia i twórczości Kraszewskiego. Ciągle się rozwija, gości profesorów, dzisiaj też właśnie gościmy zacne osobistości, za co jestem bardzo wdzięczny. Praca oddanych temu miejscu muzealników zaowocowała wieloma wartościowymi wystawami, pozwalającymi poznawać coraz to nowego Kraszewskiego, który ciągle nas fascynuje i zaskakuje. No ale przecież Kraszewski niejedną ma twarz.
Nie sposób podziękować wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają do trwania i rozwoju tego właśnie pięknego miejsca w Romanowie. Ale pozwólcie Państwo, że podkreślę obecność wśród nas byłych pań dyrektor. Mieliśmy tu przyjemność przed chwilą z panem dyrektorem Bruczukiem wręczać kwiaty i nawet panie pozwoliły nam się pocałować w policzek. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo cieszę się z obecności pani Marii Mironowicz-Panek oraz pani Ani Czobodzińsko-Przybysławskiej. To właśnie te panie zostawiły tutaj część swojego życia, a na pewno bardzo wiele, wiele serca. Cenimy sobie obecność synowej i wnuczki pana Wacława Czecha, inicjatora powstania właśnie tego pięknego miejsca. I pan Wacław właśnie był tutaj pierwszym dyrektorem, o czym wspominał pan Krzysio Bruczuk. Z dumą kontynuujemy to, co państwo rozpoczęliście przed laty właśnie w tym miejscu. Kraszewski nazywany był człowiekiem instytucją. Myślę, że muzeum, które kultywuje jego pamięć, stanęło na wysokości zadania i nie tylko gromadzi wspaniałe eksponaty, ale również organizuje ciekawe wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz kultywuje tradycje ziemiańskich dworów. Człowiek instytucja ma instytucję z prawdziwego zdarzenia. Proszę Państwa, w tym miejscu chciałem również skierować wielkie słowa wdzięczności, podziękowania na ręce obecnego dyrektora, pana Krzysztofa Bruczuka, jak również dla całego zespołu, który pracuje właśnie tu w muzeum w Romanowie, dla osób, które już dzisiaj są na emeryturze, ale też część swojego życia poświęciły właśnie dla tego miejsca. Brakuje tej naszej przeuroczej pani, która teraz się do mnie tutaj uśmiecha. Zawsze z wielką radością, jak przyjeżdżałem do tego miejsca, to pani nas tak pięknie i wspaniale zawsze po tym muzeum oprowadzała, że po prostu ten czas się zatrzymywał. Mam nadzieję, że mimo, że jest pani dzisiaj na emeryturze, ale że poproszę o taką krótką, o krótkie przejście po muzeum, bo naprawdę tego po prostu brakuje. Proszę Państwa, życzę Państwu, muzealnikom, ale także nam wszystkim, mieszkańcom powiatu bialskiego, ciągłego rozwoju muzeum oraz zgodnie z pasją kolekcjonerską Kraszewskiego, systematycznego powiększania zbiorów. Życzę Państwu wielu gości, bo to również dzięki obecności licznych turystów ta placówka żyje i przynosi nam wszystkim ogromną satysfakcję. Proszę Państwa, życzę wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze. Dziękuję Państwu za te 60 lat tego pięknego miejsca. Pozwólcie Państwo, że na ręce pana dyrektora wręczę okolicznościowy grawerton z najlepszymi życzeniami na przyszłość. Wszystkiego dobrego i bardzo Państwu dziękuję.